To jest Metabo KGS254M i to jest Metabo KGS254M. To jest stary model, to jest nowy model, a to jest film, na którym postaram się Wam pokazać wszelkie różnice. Zapraszam na film. No dobra, mamy film, gdzie porównamy sobie starą kośnicę Metabo, stary model i nowy model. KGS254M, obie się tak nazywają, jeśli chodzi o model. Oczywiście indeks jest inny. Indeks tego starego modelu wyświetla Wam się teraz na ekranie, a tutaj macie indeks nowego modelu. Zanim zaczniemy, tylko słówko wstępu. Jakiś czas temu miałem jedną współpracę z Metabo, testowałem ich wkrętarkę PowerMax. Ten film nie jest żadną współpracą. Stary model jest pożyczony od mojego kumpla, który do tej pory mi pożyczał wszelkie sprzęty Metabo, które lądowały na moim kanale. Natomiast nowy model zakupiłem sobie sam. Jeszcze ostatnia kwestia. Moje filmy przeważnie są długie. Ja dużo gadam na filmach, więc ten film będzie tylko o różnicach między starym a nowym modelem. Natomiast zrobię sobie jeszcze drugi film, gdzie pokażę Wam już typowo test nowego modelu, gdzie będą cięcia, sprawdzanie kątów i tak dalej. Zabieramy się za film. No dobrze, a więc tak, byłem na etapie zmiany ukośnicy, o czym Wam już wspominałem wcześniej. Kto śledzi mój kanał, ten może pamiętać. Miałem do tej pory pilarkę Evolution, z której byłem naprawdę zadowolony. Jedyne, co mnie tam troszeczkę irytowało, to, że bardzo słabo wciągała urobek, czy to z podłączonym workiem, czy z podłączonym odkurzaczem. Wyglądało to kiepsko. Nie wiem, czy tutaj będzie lepiej, mam taką nadzieję. Rozglądałem się za czymś ciągle budżetowym. Niepotrzebna mi jest ukośnica za 3000 i więcej. I właśnie w oko wpadł mi nowy model Metabo, ponieważ na stronie wywnioskowałem, że jest to nowy model. Dowiedziałem się, o co chodzi. Faktycznie jest to model, który jest dopiero co wprowadzony w Polsce i mamy tutaj kilka istotnych zmian, które na tyle mi się spodobały, że stwierdziłem, że taki model sobie zakupię. Słuchajcie, ten sprzęt, to już jest staruszek, chyba z 10 lat ma, natomiast ten jest na rynku polskim chyba od kilku miesięcy tak naprawdę, nie wiem dokładnie, kiedy była premiera. I teraz właśnie zobaczymy, jakie są różnice, bo na pierwszy rzut oka jest to taka sama ukośnica o takiej samej tarczy i o takich samych maksymalnej zdolności cięcia, która wynosi 92 mm, jeśli chodzi o maksymalną grubość przy kącie 90 stopni. Zobaczymy sobie, jakie tutaj są takie już szczególne, drobne różnice, które według mnie są dosyć istotne. I dobra, jak widzicie, tutaj mi się trochę to nie mieści w kadrze, najwyżej będziemy tutaj manewrować, będę Wam pokazywać, o co chodzi, chodzić tutaj ze statywem. Powiem Wam tak, na pierwszy rzut oka, jak spojrzycie sobie na te ukośnice, to faktycznie są, no naprawdę, różnią się dużo. A to inne czcionki, a to gdzie indziej w innym miejscu napisy, inne przeżebrowania na tym całym stole i tak dalej. I tak dalej. Ale jeżeli już przychodzi co do czego, ponieważ z tego, co się zorientowałem, to jest bardzo stary model i tak naprawdę najwięcej testów na YouTubie znajdziecie na temat tego modelu. On ma z 10 lat i dużo filmów na YouTubie właśnie ma 7, 8, 10, 12 nawet lat, a pomiędzy tymi modelami chyba jeszcze był jeszcze jeden gdzieś tam lift, że tak powiem. W każdym razie wyświetliłem Wam dlatego numery indeksów, żebyście wiedzieli, o jakich piłach mówimy. Jeżeli chodzi o zakup stacjonarnie w jakichś marketach, to jeszcze nie jest tak łatwo znaleźć ten najnowszy model. Ja Wam mogę powiedzieć, że byłem chociażby w Brikomanie w Szczecinie i tak, ten model nowy już jest w Brikomanie w Szczecinie. Nie wiem, jak u Was, sprawdźcie sobie. Na przykład w Leroy Merlin jeszcze jest ciągle poprzedni model. Natomiast jeżeli przeglądacie w sieci, to już po tym symbolu, który Wam tutaj podałem, możecie bez problemu znaleźć ten najnowszy model. Cena najnowszego modelu to najtaniej w sieci 1400 zł, co według mnie za ukośnicę w tych czasach, gdzie wszystko drożeje i marki Metabo jest naprawdę fajną ceną, ale to nie mnie oczywiście oceniać, sami sobie tam musicie wywnioskować, jaki budżet posiadacie. Natomiast jeśli chodzi o te właśnie zakupy w sieci, ciężko jest po miniaturce typowo nawet stwierdzić, o której pile mowa, czy mamy do czynienia z najnowszym modelem, czy nie. I powiem Wam, że dla mnie takim malutkim szczegółem, po którym łatwo było zidentyfikować nowy model, jest ten tutaj duży czerwony przycisk w rękojeści do odblokowania spustu i wtedy już wiedziałem, że mówimy prawdopodobnie o najnowszym modelu, ale oczywiście nie jest to jedyna różnica. Dobra, słuchajcie, może tak, zacznijmy po kolei. No dobra, jak już powiedziałem o tym przycisku, no to jest tu jakaś tam podstawowa pierwsza różnica, czyli jak odblokujemy naszą tarczę. Podniosę sobie ukośnicę do góry, podniosę sobie tarczę. I zobaczcie, w starym modelu, żeby opuścić tarczę na dół, mamy tutaj taki przełącznik, który nam odblokuje wtedy możliwość. Jeżeli go nie przesuniemy, piła jest zblokowana. Po przesunięciu tego tutaj przełącznika, wtedy możemy opuścić tarczę na dół. Odblokujemy teraz sobie tarczę w nowym modelu. Będzie to troszkę ten filmik taki chaotyczny, bo no dwa duże sprzęty, więc muszę tą kamerką tutaj latać. Odblokowaną
Odblokowaną tutaj głowicę mamy i zobaczcie, tutaj nie trzeba nic wciskać. Tutaj nie ma żadnej blokady. Piła od razu idzie na dół, natomiast ten przycisk jest przyciskiem bezpieczeństwa, który blokuje nam spust. Bez wciśnięcia tego nie wciśniemy spustu pracy. Przycisk jest oczywiście po obu stron, zależnie którą ręką łapiemy za uchwyt. I to jest taka pierwsza jakaś drobna kosmetyczna zmiana. Jeśli chodzi o takie przełączniki, to oczywiście sposób stawiania naszego blatu. Tutaj oczywiście mamy wajchę do blokowania, do przykręcenia na stałe, a tutaj mamy taki przycisk odblokowujący nam możliwość ustawienia kąta. Tutaj jest on po prostu kosmetyka, troszeczkę zmieniony, ale ogólnie działa tak samo. Kąty predefiniowane wklikują, także tutaj jest naprawdę bardzo mała zmiana. Troszeczkę inaczej też wygląda odblokowywanie tutaj blatów bocznych. Tutaj mieliśmy taki przełącznik jakby na sprężynie, który naciskaliśmy, on wracał do swojej pierwotnej pozycji. Teraz nie wysuniemy blatu, musimy go nacisnąć i wtedy możemy wyciągnąć. I tutaj według mnie jest pierwszy plus nowego modelu, bo zobaczcie, ja teraz na przykład jedną ręką trzymam statyw, więc tutaj potrzebuję obu rąk. Dobra, złapię statyw jakoś kolanami, no tak, udało się. Muszę wcisnąć i wtedy mogę sobie wysunąć. Jak puszczę, to się blokuje. Tutaj jest standardowo to rozwiązane, czyli po prostu musimy odblokować, zablokować. Teraz jest odblokowane, możemy wysunąć i sobie zablokować. Może tam jest de facto szybciej, ale tutaj można to zrobić jedną ręką. Już jesteśmy tutaj przy blatach, to zostańmy na chwilę. Pominę tutaj różnice w przeżebrowaniu, jakieś takie to są naprawdę szczegóły. Same te wysuwane blaty boczne. Zobaczcie, tutaj mamy taki dodatkowy blokujący element z dwóch stron tych dodatkowych wysuwanych blacików. Natomiast tutaj w nowym modelu mamy tylko z jednej strony, z prawej. I to faktycznie jest jakiś tam malutki minus, może na, jeśli chodzi o nowy model. Też ten blaty w nowym modelu są jakby troszeczkę mniejsze, tutaj są troszeczkę większe. Ale za to w nowym modelu mamy naprawdę bardzo fajną sprawę. Może nie każdemu akurat to się przyda, ale już Wam pokazuję. Czekajcie, bo gdzieś mam ten kluczyk. O, mam. To jest oryginalny kluczyk do zmiany tarczy, który jest oczywiście w zestawie. Zobaczcie, nie będę pokazywać, bo tutaj ciężko mi będzie się dostać kamerą. Tam jest takie małe wejście na ten kluczyk. Jak sobie dojedziemy do końca, wkładamy sobie tam kluczyk i tam jest taka kuleczka łożyskowa, jakby którą trzeba wcisnąć. Poczekajcie, bo nie wiem, czy tak na czuja mi się uda. Udało się. Jak wciśniemy tą kuleczkę, to możemy wyciągnąć całkowicie zacisk. To oczywiście na razie nie jest żadne wow, ale zrobimy tak samo z drugim zaciskiem. Wyciągniemy sobie drugi. Dobra, i mamy oba zaciski wyciągnięte. I zobaczcie teraz, co możemy zrobić. Tutaj mamy otwory. Musimy tylko to wcelować jeszcze przed kamerą, to będzie świetnie. I łączymy. I słuchajcie, mamy taki dodatkowy przenośny zacisk, który oczywiście jest na wysokości naszego blatu głównego, dzięki czemu, słuchajcie, jeżeli mamy na przykład jakąś długą 5-metrową dechę, a pracujemy na płaskiej powierzchni, na jakiejś wypoziomowanej posadce, to możemy sobie gdzieś na końcu, na 5 metrach położyć i oprzeć o to deskę. Fajny patent, fajne rozwiązanie, naprawdę za to plusik. Jeszcze jeden element tutaj na dole, ukośnicy, że tak powiem, to te dociski boczne. Oczywiście dociski boczne możemy z prawej i z lewej zamontować. Troszeczkę one inaczej wyglądają. Ten wygląda tak, nowy wygląda tak. I już pierwsza, najważniejsza rzecz to, że ten docisk nie ma tutaj takiego szybkiego opuszczania. Jeżeli tutaj chcemy docisnąć jakąś cieniutką deskę 12 mm, a potem nagle kantówkę 9 cm, to musimy to całe przeklikać. Tutaj jest to rozwiązane, także oczywiście mamy ten element do zwolnienia, że tak powiem, blokady, gwintu i możemy sobie to już wstępnie nastawić i już resztę docisnąć precyzyjnie na gwincie. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, jeśli chodzi tutaj o docisk, bo to był górny, ja chyba powiedziałem boczny, to mi się pomyliło. Jeżeli chodzi o docisk boczny, tutaj musimy mieć specjalny dodatkowy zacisk, tak? I teraz nie będę Was oszukiwał, nie pamiętam, czy on jest w zestawie, a gdzieś kumpel go po prostu zgubił. Ale chyba go nie ma w zestawie. Dobra, nawet jeżeli jest, no to jest to dodatkowy zacisk, który tutaj montujemy i musimy zawsze mieć ze sobą. Natomiast w nowej ukośnicy jest to rozwiązane tak, że tutaj mamy otwory, oczywiście z prawej i z lewej strony, gdzie pasuje ten docisk. Wkładamy tutaj, zaciskamy tutaj nasz materiał po prostu. Wtedy to, jak wiadomo, jak złapie opór, jak dociśniemy, to się zblokuje. Bardzo fajne, jeden docisk, nie musimy mieć tutaj nic więcej. Idziemy coraz wyżej i teraz tak, w starym modelu tutaj pod tarczą mamy oczywiście nasz moduł laserowy oraz światło LED. W nowym modelu nie ma tego,
o czym zaraz przejdziemy dalej, ale jest kołnierz taki gumowy, żeby lepiej wciągać trociny. To już akurat mnie cieszy, ponieważ tak jak mówiłem, mam nadzieję, że będzie to tutaj dosyć fajnie działać. Teraz wchodzimy w coraz większe szczegularstwo, ale zobaczcie, oczywiście obie pilarki mają tutaj takie dwa uchwyty do zawieszenia sobie kabla, natomiast zobaczcie na sposób wyprowadzenia kabla z maszyny. Tutaj co prawda kabel wzmocniony, tam widać jakąś otulinkę plus tutaj taka gumowa spiralka, ale generalnie zobaczcie, ta już ma parę lat i widać, że to już powoli jest zmęczone i ten kabel tutaj tak cały czas trzeba zaginać. Natomiast zobaczcie, jak to jest w nowej rozwiązane. No mówię, to są naprawdę szczegóły, ale taki troszeczkę miał być ten film. Też oczywiście miejsce do zawieszenia kabla i zobaczcie, jak to jest tutaj wyprowadzone. Tak jest wyprowadzony kabel w tę stronę, że nic tutaj się nie zagina. Także to jest lepiej rozwiązane. I teraz taka rzecz, którą zobaczyłem w zasadzie dokładnie przed chwilą, jak postawiłem te piły obok siebie i rzuciło mi się to w oczy. Zablokuję sobie tylko aparat. Zobaczcie, całkowita długość prowadnic od początku do końca jest 35,5 cm w starej pile. Natomiast w nowej pile całkowita długość prowadnicy to 32 cm. W nowej też jest to większe, ten element trzymający prowadnicę jest równe 10 cm. Natomiast w starej pilarce mamy, no nie, tu też jest 10, zmyliło mnie troszeczkę ten plastik, więc tutaj jednak to nie jest inne. Ale zobaczcie teraz tak, wysunięta piła na maksa, tą też wysunę na maksa. W tym momencie maksymalnie mamy wysunięte 25 z groszami, tam 25,2 cm. Natomiast w tej pilarce nowej, jak wysuniemy sobie piłę na maksa, to mamy 22. 3 cm mniej to jest wysunięte. No a bądźmy szczerzy, im większe im bardziej wyciągnięte te prowadnice, tym wiadomo, że gdzieś mogą na końcu stracić na stabilności. Więc tutaj mamy o 3 cm mniej wysuniętą prowadnicę. Dobra, lecimy dalej. O ile tutaj ta dźwignia do ustawiania kątów według mnie, to oczywiście był stary model, jest gorsza po prostu niż w tym, tu jest dużo większa, łatwiej jest to ustawić. No to przejdźmy może do ważnej kwestii. Miarka, sama podziałka kątów, według mnie czytelniejsza w nowej wersji, to jest nowa wersja, ale co ważne, pewnie już zauważyliście, stara wersja od 0 do 45 stopni, natomiast nowa wersja od 2 do 47, w zasadzie od minus 2 można było powiedzieć, chociaż no z drugiej strony no też na drugą stronę jak się leci to jest 2, czyli od plus 2 do 47 można coś takiego powiedzieć. Jak to robimy? No tutaj mamy taki dodatkowy element, który jeżeli wciśniemy, to piła jest odblokowana i można ustawić te dodatkowe kąty. Teraz ja wcisnąłem i piła od razu poleciała na te 2 stopnie. Zobaczcie teraz. Teraz słyszeliście, że to wklikało, teraz zablokował się na 0 i analogicznie jak polecimy sobie piłą na 45 stopni, a teraz wcisnę ten grzybek i piła opadła na 47. Jeżeli komuś to jest przydatne, no to w starym modelu w ogóle tej opcji nie miał. No dobra, teraz przejdźmy według mnie do 2 najważniejszych jednak zmian w stosunku do starego modelu. I pierwszą to jest soft start. W końcu jest soft start na pokładzie. Ta pilarka jeszcze tego nie miała. Oczywiście teraz może to już jest standard. Jeżeli nie, to i tak do tej maszyny mnóstwo ludzi montowało sobie soft start. Ale słuchajcie, tutaj go mamy standardowo i nie tracimy gwarancji. Nie musimy ingerować w piłę, więc to jest bardzo fajne. Kolejna rzecz i to jest chyba, no na równi bym to powiedział, że z soft startem. Dla niektórych może bardziej znaczące, dla niektórych nie. Jak było rozwiązane tutaj podświetlenie i laser w starej pile? Dwa przyciski, tutaj już widzicie, ta piła jest zużyta, nawet nie widać, który jest od czego, ale piła jest podłączona do sieci, więc zaraz to sobie odblokujemy. Ok, odpalam zarówno laser, jak i diodę LED. No i co? Tak wygląda oświetlenie. Ok, to jest zabrudzone, ja tego nie czyściłem. Znaczy, no te akurat szkiełka są wyczyszczone. To by trzeba było już tak naprawdę wymienić te plastiki, bo one są zmatowione po tylu latach. Tak to wygląda. Laser, nie ma szans, żeby coś było widać. Położymy sobie deseczkę po latach, już niestety, no lasera tam no nie uświadczycie na desce, przynajmniej nie, coś tam się lekko odbija. Podświetlenie też kiepskie. Natomiast jak mamy to rozwiązane w nowej? No w nowej mamy tutaj taki przycisk, który jest nazwany przez Metabo PCL, Precision Cut Line. No i co, odpalamy sobie. No i chyba od razu widać, o ile mocniejsza dioda jest. Ok, to jest nowa piła, wiadomo, że to jeszcze się zabrudzi, chociaż ta dioda jest schowana tam. Dioda jest schowana w osłonie tarczy,
uda się zajrzeć, udało się. Oczywiście tam też mogą lądować jakieś trociny, więc tam by trzeba było demontować tarczę, żeby dostać się i to wyczyścić. Natomiast jeśli chodzi o linię cięcia, to nie mamy tutaj oczywiście lasera, tylko linię wyznacza nam cień naszej tarczy. Chociażby znane rozwiązanie z DeWalta. No i słuchajcie, to jest rewelacja, zobaczcie. Ostra linia, bardzo dobrze widoczna, nie muszę tutaj nic kombinować z kadrem, wszystko jest super widoczne. I ta linia jest dokładnie linią naszego cięcia, jako że to jest po prostu cień rzucanej tarczy. Nic nie musimy kalibrować, nie musimy ustawiać tego lasera tak jak to zawsze było. Czy tkniemy pod kątem 0, czy ustawimy sobie jakikolwiek dowolny kąt. Wszystko świetnie widać. Kto oczywiście pracował na jakichś innych ukośnicach, chociażby wspomniany wcześniej DeWalt, który to ma, ten wie doskonale o co chodzi. I ten wie, że ten system jest dużo lepszy niż te wskaźniki laserowe. No i dobrze, słuchajcie, ten film to była typowa gadanina. Chciałem Wam pokazać wszystkie różnice, jakie po prostu znalazłem, ponieważ jeżeli wejdziecie sobie na stronę chociażby Metabo, na ten nowy model, no to nie będziecie mieli wyszczególnionych, wiadomo, różnic względem poprzedniego modelu. Jest tam kilka kluczowych rzeczy, które zostały wprowadzone, chociażby jak soft start, czy ta dioda LED, która rzucacie na tarczę, jest oczywiście wymienione, ale już takie szczegóły, no, chciałem Wam pokazać. Nie wiem oczywiście, czy wszystko znalazłem też na niektórych rzeczach, tak jak mówię, jakiś kosmetycznych się nie skupiałem. Według mnie pokazałem Wam rzeczy, które po prostu w praktyce mają jakieś znaczenie. Tak jak mówię, to było tylko porównanie nowego i starego modelu, a następny film będzie już typowy test tej maszyny. Zobaczymy sobie, jak przecina, jak trzyma kąty, zobaczymy sobie, jak działa odciąg wiórów i tak dalej. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!